Od 1 marca w Biskupcu przy ulicy Pionierów 6 działa bezpłatny punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Dzięki dużemu wsparciu samorządu lokalnego, w szczególności pana burmistrza i pani burmistrz, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej otworzyło w ramach Funduszu Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Tutaj istnieje możliwość bezpłatnej pomocy prawnej, bezpłatnej pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, jak również pomocy materialnej. Oczywiście jest to wszystko uzależnione od dotknięcia przestępstwem. Jest to bardzo szerokie spektrum osób, którym chcemy udzielać pomocy i nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wiek czy pokrzywdzenie. My na miejscu będziemy oceniali, będziemy rozmawiali z tymi osobami i w razie potrzeby będziemy po prostu kierowali do innych instytucji. Punkt czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach od 8 do 13 i w czwartek od 13 do 18. W Biskupieckim Domu Pracy Twórczej Sorboma ponownie można zobaczyć zbiór aparatów fotograficznych Wiesława Borowskiego. Niezwykle pokaźna kolekcja, licząca aż 1400 sztuk, wymagała równie pokaźnego miejsca wystawienniczego. W nowych gablotach i z nowym oświetleniem aparaty pana Wiesława same mogą się poczuć jak w błysku fleszy. Najlepiej przekonać się o tym można osobiście od poniedziałku do piątku między 9 a 17 przy Placu Wolności 6A. Wstęp naturalnie jest bezpłatny. Zakup wyposażenia i remont były możliwe dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przerwie pierwszego w sezonie meczu BKS Tęcza Biskupiec przy asyście niezawodnych biskupieckich cheerleaderek z Cheerbiz zawodnicy otrzymali 100 nowych kompletów strojów od firmy Eger. Jak co roku, Międzynarodowy Dzień Teatru uczczono spektaklem zagranym w Biskupcu. Tym razem w Miejskiej Hali Sportowej aktorzy teatru imienia Stefana Jaracza przedstawili dramat Stara Wiosna. Historię o wyciąganiu nauki z przeżyć swoich oraz osób nam bliskich, poruszającą przy okazji tematy stereotypów panujących w społeczeństwie. Scenariusz sztuki napisała Svetlana Molnija, a na scenie pokazali się Irena Telesz-Burczyk oraz Grzegorz Gromek. Na scenie teatralnej miały również okazję wystąpić dzieci w związku z piątym przeglądem małych form scenicznych przedszkoli Mała Rybka. Udział wzięli najmłodsi aktorzy z placówek w Kolnie, Bęsi, Bisztynku, Węgoju, Bredynkach i oczywiście z Biskupca. Wśród barwnych strojów najmłodszych, rozmaitych choreografii i popisów teatralnych żaden z uczestników nie musiał się martwić wyścigiem o najwyższe miejsce względem innych grup. Tego dnia wszyscy uczestnicy przeglądu byli zwycięzcami. Kolejny weekend w Biskupcu również zapowiada się bardzo aktywnie. 12 kwietnia o godzinie 17 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się zakończenie 12 edycji halowej Ligi Piłki Nożnej Futsal. Dzień później o godzinie 10 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Chrobrego 13 odbędzie się turniej taneczno-gimnastyczny Miasta i Gminy Biskupiec z gościnnym występem klubu sportowego Tęcza Kruzy. O tej samej godzinie rozpocznie się także Akademia Malucha dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. A o godzinie 14 na Placu Wolności klub motocyklowy Jurand i burmistrz Biskupca zapraszają na rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Licznie zgromadzone motocykle zobaczyć będzie można na Placu Wolności oraz podczas parady ulicami miasta. O godzinie 15 rozpocznie się turniej tenisa stołowego, a o godzinie 19 Misterium Paschalne w Węgoju. Po pełnej różnych wydarzeń w sobocie, w niedzielę będzie można zrelaksować się podczas kolejnego rajdu pieszego, startującego o godzinie 10 spod przystani warmińskiej. Na zaplanowanej trasie Biskupiec-Najdymowo-Bukowa Góra-Biskupiec spodziewać się można konkursów z nagrodami, ogniska z kiełbaskami oraz oczywiście opieki fachowego przewodnika.